Ale strzeliłem sobie kawusie z samego rana. Czy dam radę wymieszać? Nawet nie ma szans. A nie, może dam. Witam cię w tym nowym, pięknym dniu. Macie? Lekturka, czytamy. Idę na siłownię, bo przy okazji w sklepie kupię wam, chłopaki... Wiecie, co wam kupię? Kupię wam sianko, bo muszę siano kupić, bo już nie ma. A wy pewnie chcecie, żebym wam coś ukroił, czy nie? Miłosz dawał wam coś z rana? Ogórka. A, ogórka, no to już dostaliście. A ty dzisiaj masz WF? Nie mam. Dzisiaj nie masz. Ile macie w tygodniu WF-u? 4. Jak ja bym chciał żyć w twoich czasach? A to ile? Mój ulubiony przedmiot i ja miałem 2 godziny. Tylko? Tylko, tak. Więc to teraz idę na siłownię, ale czekałem. W ogóle mamy godzinę. Teraz jest 9, a i galerię otworzyli. I przyszedłem za 15. Mówię, co jest? Nie można wejść? I galeria jest zamknięta, bo siłownia jest w galerii. I mógłbym wejść przez parking innym wejściem, ale nie chciało mi się tam dookoła chodzić i tak dalej. Ale słuchaj, spotkałem się z koleżanką i rozmawiałem. Koleżanka pracuje w sieci, w pewnej sieci. I wiesz co, rozmawialiśmy o standardach obsługi. Jest coś takiego u nich, że obojętnie, czy to będzie Warszawa, czy Piotrków, czy jakaś mniejsza miejscowość, że wszędzie jakby standardy rozmowy z klientem są takie same. I jest taka śmieszna sytuacja, bo zawsze muszą się pytać, czy na początku rozmowy po prostu jest, wiesz, wszystko jest poukładane, co, jak masz, kiedy zadać pytanie. Nie może być tak, że to pytanie, które powinno być na czwartym, które jest na czwartym czy piątym miejscu, zadajesz jako pierwsze czy jako drugie. Wszystko jest po kolei. Dla przykładu. Przychodzi klient i musisz się go spytać, czy produkt jest na firmę, czy dla klienta indywidualnego. Pomimo tego, że ktoś się pyta o produkt, który jest wyłącznie dla klienta indywidualnego, to i tak musisz się spytać, czy to będzie na firmę. Rozumiesz? I mówi na przykład o takich rzeczach, gdzie bo rozmawialiśmy o takiej sztuczności, że to jest takie po prostu sztuczne. To jest wszystko sztuczne z perspektywy sprzedawcy, ale ciekawe, co sądzą na ten temat firmy. Dla mnie, ja uważam, że troszeczkę to może być sztuczne, ale z drugiej strony może łatwiej kontrolować i usystematyzować pracowników, czyli jest wszystko wiadomo, jak jest po kolei, łatwiej kontrolować. Jeszcze chłopakom kupuję sianko. No i problem jest z mikrofonem, więc użyję lektora jako głosu. Przyszedłem na siłownię, ćwiczyłem, ale byłem zaskoczony ilością osób. Bęka dużo osób. I mówię tak, są piłkarki ręczne. Czyli było dużo dziewczyn z lokalnego klubu piłkarskiego, szypiorniski, czyli piłkarki ręczne, dziewczyny. I było mnóstwo chłopaków i tak się zastanawiałem, czy ci mężczyźni nie przychodzą czasem popatrzeć na te dziewczyny. Później przyszła ekipa chłopaków, graczy, piłkarzy ręcznych. Tam widać z tyłu w zielonych koszulkach. No i również było dużo osób. Także byłem zaskoczony tym, że o 9 jest tak dużo osób. Marcel grał w Fortnite'a, jednocześnie mi mówi, że zepsułem kolejnego pada, że ja zbyt mocno naciskam i jeden z tych przycisków gdzieś tam zacina się. No i mówi, że powinienem wymienić sobie, że kupić powinienem nowego pada. Natomiast ja mu mówię, że nie będę kupować, bo wkrótce wyjdą nowe konsole i będę chciał kupić nowego Xboxa. Natomiast Marcel mówi, że nie, że on nie chce, że nie potrzebuje nowego Xboxa. Mam taką maszynkę do strzyżenia włosów, ale ją wykorzystuję do strzyżenia brody. Natomiast ona nie chodziła. Wziąłem, odkręciłem do jej śrubki, wyjąłem ostrze. I okazało się, że chodzi. No i... Słabo, ale może dlatego, że bateria nie jest naładowana. Pakuję tego drona, prawdopodobnie będę się z nim żegnał. Nigdy nie uderzył w nic, przynajmniej ja nie pamiętam. Tutaj ma skrzydła, oryginalne. Tutaj są zapasowe baterie. A to jest post, który właśnie wczoraj wrzuciłem. No i tutaj była ta kwota. Nie wierzę, żeby ktokolwiek, nawet od początku YouTube'a, nawet najlepszy YouTuber, Freeze, Stew, kto tam może być, Blowek, żeby byli w stanie zarobić takie pieniądze. To jest nie... Mówię z YouTube'a. To jest niemożliwe. Niemożliwe. A teraz proszę napisać, kto się nabrał na to
Może właśnie tak zmieniłem. A zaraz, a jaka jest prawda? Nie, tutaj nie mam. A, bo ja sobie cyfry pobrałem, pozamieniałem i stąd chyba brałem jakoś tak. Czwórki, coś tam, siódemka, nie. Siódemka musiała być ta. Szóstka była chyba stąd. I jakoś tak pokombinowałem sobie, wiesz, cyfry pobrałem. A no dobrze, to może zobaczmy, co u innych słychać na YouTubie. Leksy, spadek. I to znaczny spadek, bardzo mało wyświetleń filmów. Stu? No niby nie jest tak źle, ale widać, że idzie tutaj wszystko w dół. Ilość wyświetleń też niewielka. Ale jeszcze ktoś go tam ogląda, chociaż no nie widać, że już jest ten spadek. Od czerwca. Blowek fajnie się utrzymuje, cały czas wysoki poziom. Ale Freeze nie jest lepszy, pomimo tego, że nie wrzuca praktycznie filmów. Słuchaj, postanowiłem, że zrobię sobie przerwę po mniej więcej półtora tygodnia nagrywania codziennie filmów. Stwierdziłem, że muszę zrobić sobie przerwę. Taki system mi odpowiada, że nagrywanie codziennie, ale czasami muszę sobie zrobić przerwę i dlatego filmu nie będzie w środę. Chodź tutaj. Wiesz, jakie to były dźwięki? Jak jakaś świnka. A bo ty na rowerach wyjechaliście wszyscy? No, jak na razie jeszcze nie, bo ja historię jeszcze robię. A Marcel właśnie też, trening. Marcel, a ty też miałeś jechać ze wszystkimi? Chciałem jechać, ale mnie nie pozwoliliście. No masz trening. Ruchy. Go. No. Czyli na razie tak trzeba, jak to moi rodzice mówią, trzeba wybrać albo trening, albo koledzy. No, dokładnie. Ja zawsze wybierałam trening. Marcel też. Chociaż chciał kolegów. Trening jest ważny. Ja nie powiedziałem, że jest ważniejszy. Nie, w ogóle. Powiedziałem, że dzisiaj masz trening. I tylko tyle. Powiedziałeś, że nie możesz iść, bo masz trening. Zawiozłem Marcela na trening i spotkałem się z kolegą Sebastianem, u którego w drużynie kiedyś grałem w piłkę nożną. Moja kariera piłkarska, amatorska to była taka, że założyłem swoją drużynę. Przez jakieś, nie wiem, 5-6 lat graliśmy, 5, może 4 nawet tylko. Dlatego, że później chłopcy, zawodnicy, młodzi się rozeszli na studia i tak dalej. I poszedłem właśnie do Sebastiana i u Sebastiana grałem, nie wiem, 4 czy 5 lat. I później ponownie założyłem tą swoją drużynę piłkarską. Rozmawiamy o tym, jakie są problemy, jakie są trudności związane z tym, że nie ma ludzi młodych, nowych. Powiedziałem o tym, że we wczorajszym odcinku mówiłem, ile moje filmy mają wyświetleń, ale oczywiście, ale też przy okazji pokazałem, oczywiście nie mówiąc, znaczy ja w ogóle powiedziałem, użyłem słowa, że gdzieś jest bait, przynęta, czyli chodziło mi o to, że wrobiłem widzów i pokazałem, ile wyświetleń mają moje filmy, a jednocześnie na tym samym screenie było pokazane mój zarobek, który oczywiście... I niektórzy nie uwierzyli w to, bo myślą, że ja zarobiłem 9 361. Myślę, żeby wszyscy wtedy chodzili i nakręcali filmy. Wszyscy nakręcali filmy, no dokładnie. Milo montuje film z Oliwką, także powinien być jakoś na dniach się pojawić. Zmęczony uczył się chłopak dzisiaj. Ile uczyłeś się? Długo, no nie? No. My na grzejnikach mamy takie kapilary. Czyli to są liczniki, odczyty, ile było zużyte ciepła. No i w tym roku troszeczkę jest więcej niż poprzednim, a to dziwne, bo przecież zima była spokojniejsza. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że coś wyparowało bardziej. Co lato były, tak? No dobra, no lato, no okej, ale oni biorą poprawkę, a w innych pokojach nie jest wyparowane. W innych jest tak samo. No tak, no może o 4 punkty, 0,4 jest więcej, 0,5, ale u Miłosza. Ty Miłosz już nie grzałeś dużo z tego, co pamiętam. Co? W tym roku. Co? Ciekaw jestem, ile, czy wyjdzie do... Jak było w tym roku? Nadpłata była, tak czy nie? To jest plus mieszkania w domu, że grzeją cię. Nie to, że musisz mieć piec, czyścić ten piec, grzać. I później co jakiś czas go, nie wiem, konserwować, tylko po prostu nie musimy się tym martwić. To jest na pewno jeden z wielu plusów, jeżeli chodzi o mieszkanie w bloku. To my teraz licząc mamy gdzieś tak około 11 punktów, a ja pamiętam, jak tutaj nie było tych okien,
No, no właśnie, żeby było pozakręcane. Częściej tu było odkręcone, żeby ta wielkość... Nie wiem skąd to. Ale pamiętasz, Kasia, jak jeszcze tych okien nie wymieniłem, to nie wiem, to były początki naszej znajomości, to ja pamiętam, że miałem dopłat strasznie dużo. Jak grzałem, jak po prostu, jak wariat. Tylko, że w domu pracowałem. Ja miałem, nie wiem, jak bo ciągle jest ten sam system. Ja miałem około 25 mniej więcej tych punktów. Tak, a teraz jest 11, czyli dużo, dużo mniej. Ogrzewa... Ojej, no znowuż ten mikrofon. Coś się dzieje z mikrofonem. Nie wierzę w to, po prostu nie docisnąłem sobie przewodów w mikrofonie, przewód, który łączy mikrofon z aparatem. Nie był tam do końca wciśnięty i czasami miałem problemy z też dźwiękiem ostatnio. Przed wymianą przewodów miałem problemy i po wymianie też mniejsze, ale były.